Kobieta postanowiła, że gdy osiągnie pełnoletność, kompletnie zmieni sposób, w jaki się odżywia. Zaczęła jeść tylko 3 jabłka dziennie. Dziś nikt nie może uwierzyć w to, przez co przeszła. Kobieta miała wielkie plany na przyszłość. Od dawna pasjonowała się politologią i wiedziała, że chciałaby wybrać taki kierunek studiów. Nie wiedziała, że w jednej chwili jej życie zmieni się nie do poznania, a ona rozpocznie światową karierę. Kobieta jadła tylko 3 jabłka dziennie. Victoire Masson-Dauxerre miała 18 lat, kiedy w centrum handlowym spotkała agenta reprezentującego modelki, który zaproponował jej pracę. Młoda kobieta, która nigdy nie myślała o karierze modelki, przyjęła propozycję i zmieniła swoje życie nie do poznania. Nagle okazało się, że inne modelki są od niej dużo szczuplejsze. Nikt jej nie zasugerował tego, że jest za gruba, ale poczuła się źle, kiedy inne koleżanki mieściły się w rozmiar 34, a ona z ledwością wchodziła w rozmiar 36. Nagle postanowiła, że zacznie się odchudzać. Dieta, którą wprowadziła, pozwalała jej jeść tylko 3 jabłka dziennie. Kobieta szybko zauważyła, że jej waga spada w dół. Niestety towarzyszyły jej także inne objawy. Nagle okazało się, że ma mniej siły, jest bardziej senna. Oprócz tego, w głowie pojawiały się myśli, że nadal jest za gruba, więc musi jeść mniej. Kobieta cierpiała na anoreksję. Dziś ostrzega młode dziewczyny. Victoire jeszcze nie wiedziała, ale zachorowała na anoreksję. Minęło wiele czasu, zanim zrozumiała, że problemy z wagą mają związek z zaburzeniami odżywiania. Praca powodowała, że Victoire nawet nie myślała o zmianie diety. Wiedziała, że nie może przytyć, inaczej mogła się nie pojawić na kolejnym pokazie, stracić pracę. Ważyła zaledwie 47 kg przy wzroście 178 cm. Młoda kobieta zachorowała na depresję, chciała odebrać sobie życie. Nikt nie widział, że dzieje się z nią coś niepokojącego. Wśród modelek anoreksja jest na porządku dziennym. W końcu zgłosiła się do lekarza, o pomoc. Wiedziała, że jeżeli nie zrobi nic dla siebie, szybko umrze. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy byliśmy oszukiwani. Wyciekły tragiczne dane dotyczące śmiertelności koronawirusa 2. Ujawniono nieznane dotąd przepowiednie Baby Wangi na 2020 rok. Spełnia się na naszych oczach? Dziś ma 23 lata, porzuciła modeling, odżywia się zdrowo i cały czas walczy ze sobą, by nie wrócić do starych nawyków żywieniowych. Victoire stara się też otworzyć oczy projektantom, którzy tworzą ubrania na kobiety w rozmiarze 0, powodując, że modelki głodzą się, by nosić ich kreacje na wybiegach. Screen YouTube / Allo.eu / Najlepsze newsy dnia,
Źródło: Planeta Life. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PLN, Google News.